Dzień dobry wszystkim, z tej strony Lourdes, witam was bardzo serdecznie w naszym kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Cyberpunk 2077. Nasza aktualna misja to rozpoznanie wzorca i mamy znaleźć agenta w kinie. Bo też będziemy się tutaj rozglądać. Och, teraz na pierwsze piętro i trafisz do kina. Dobra. Tutaj mamy trochę rzeczy do zebrania, więc oczywiście z tego skorzystam. Co się dzieje? Będziesz miał towarzystwo. Przeskanuj ją od razu. Aż tak źle? Na pewno ma jakieś słabe punkty. Rozpraw się ze Sasquatch. Dobra, Matylda Carous. Tylko, że masz się pośpieszyć. Chyba jest jakiś hardy wróg. Co my tutaj w ogóle możemy zrobić? Ujawnienie interfejsów. Sonduje sieć przeciwnika i ujawnia wszystkich jej członków. Dobra. Nie mamy nic do stracenia. O kurde, ale harda baba. Coś czuję, że jej pokonanie może nie być najłatwiejsze. Dobra, trzeba ją rozwalić. Dawaj, Helga. To za potężne babsko. O kurde. Oż kurcze. Wow, wow, wow. Szybko. No way. What the fuck? What the? No way! Szybko, uciekajmy! Ej, to babsko się regeneruje. Jak ją rozwalić? Basilt, co się dzieje? Zaraz mi się amunicja skończy. No i się wystrzelaliśmy. Away! Babo! Kurde, no co jest z tą babą? W ogóle cały czas jej się życie regeneruje. W ogóle jej nie odbieram życia. Dobra. Teraz coś ruszyło. Gin ty piaro. Nie
granatów. Pospiesz się. Potężne przeżycie babsko. Dobra, trzy. Kurde. Wow. Bronie typu smart wymagają łącza smart, aby odblokować i w pełni wykorzystać potencjał naprowadzania pocisków. Odwiedź lokalnego Reaper Doka. Montaż wszczepów najlepiej powierzyć fachowcowi. Kurczę, powiem wam, że się zmęczyłam nią. Po prostu jakiś dramat. Harda. Naprawdę, to nie była łatwa walka. Kompletnie się tego nie spodziewałam tutaj. Jakiś potężny młot. Dostajemy w spadku. Nie, żebyśmy się praktycznie cali wystrzelali. No ale mam jeszcze trochę naboi, jeśli chodzi o kwestię naszego rewolweru. Dobra, mamy 56. Nie jest najgorzej. Kurczę, znajdź agenta w kinie. Masakra z nią. Jakiś dramat. Gdzie to nas tutaj kieruje? To jest jakieś przejście? Nie. Dobra, tu jest kino. No, powiem wam, że nie ma lekko tutaj, w tej lokacji, naprawdę. Kurczę, na każdym kroku jest potężny dramat, jeśli chodzi o przeciwników na... Jesteśmy na sali kinowej. Podepnij się do niego. Musimy mieć dostęp do ich danych, jasne? Musisz najpierw... Placid? Najpięknie. Hej, hej, spokojnie. Co zrobiłeś? Teraz możemy porozmawiać na osobności. Przerwałem łączność w Pacyfice. To nam da trochę czasu. Ale musimy dogadać się szybko. Za dużo gadasz. Kurczę. Hej, Vi. Wszystko w porządku? Chyba niekoniecznie. Co się stało? A jak myślisz? Voodoo Boys cię wyruchali. Zrobili z ciebie jebanego kamikadze. Załatwiłeś co chcieli, przestałeś być potrzebny. A jeśli to Netwatch mnie wypłaszczył? Voodoo Boys mogą nawet nie wiedzieć, że przeżyłem. Tak. W takim razie Placid się kurewsko ucieszy na twój widok. Okej, chodźmy do Batis Hotel. Nie możemy teraz odpuścić. Mam nadzieję, że skurwiel lubi niespodzianki. Dobra, zobaczmy, czy tutaj coś jeszcze mamy ewentualnie.
Dobra. Opuść centrum handlowe. Dobra, w takim razie chodźmy. Już tutaj raczej nie powinien nas nikt niczym zaskoczyć. No w razie co, walnijmy sobie shota. Tak dla pewności. Dobra, tutaj tak właśnie pamiętałam, że coś tutaj jeszcze było. Jeśli jest ta amunicja, to tym bardziej się ucieszę z tego powodu. Dobra, tu jeszcze mamy... więcej amunicji. Świetnie. Swoją drogą, kurczę, chyba wszystkie granaty zużyłam na tę babę. Ale naprawdę była hardym przeciwnikiem. Szczególnie, że regenerowało jej się potężnie życie, co w ogóle uniemożliwiało praktycznie walkę z nią. Dobra. Tu mamy wyjście. O kurwa! Żyje! Chcesz rozmawiać z Placidem? O niego ci chodzi? Mogę cię zawieść. Teraz co, mamy iść do Bacji Hotel, czy z nimi jechać? Kurczę, nasz cel jest gdzie? 400 metrów. Dobra, oni niech sobie tutaj zostaną. Ja idę do tego hotelu. Ewentualnie później z nimi pogadamy. Dobra, tędy będzie ok. Się człowiek nabiega. Nie ma co. Cóż, odnalazłeś mnie. Gratulacje. Czujesz się usatysfakcjonowany? W skali od 1 do 10? Satysfakcja na mocne 6. Myślę, że oboje wiemy, co teraz się zdarzy. Delamain tęskni. Będę musiał cię wyłączyć. Próbka została przetworzona i jesteśmy gotowi do rozpoczęcia właściwych testów. Naprawdę wolałbym załatwić to po dobroci. Po tym teście czeka na ciebie niespodzianka. Zepsułabym ją, mówiąc, co się stanie, więc dam ci małą podpowiedź. Zamierzam cię zabić, a ciasto się skończyło. Szczerze? Naprawdę nie sądziłam, że dasz się na to złapać. Dosyć tego. Sam wybrałeś tę drogę, a teraz czas na niespodziankę. Niespodzianka za... Jestem za daleko. 5, 4... Nie wiem, czy też to widzieliście, ale wydaje mi się, że jest tam potężny robot. A to może być niemały problem. Mam nadzieję, że nie musimy z nim walczyć. Chociaż... nie wiem. Dobra. Mniejsza z tym. Chodźmy na spokojnie teraz do tego hotelu. Widzę imprezka 2-4 na 7. Co jest? Przecież... niemożliwe, nie mógł przeżyć. Placid, gdzie on kurwa jest? Na górze. Placid,
Dobra. Myślałem, że już po tobie. Chciałeś mnie załatwić. Zrobiłem, co chciałeś i przestałem być potrzebny, więc mnie wypłaszczyłeś. Nic podobnego. Mosley namieszał ci w głowie. Jebać Mosleya. Sam do tego doszedłem. I miałem rację, co? Straciliśmy z tobą łączność. Tego nie było w planie. Widziałem, jak likwidowaliście tagi agentów. Więc nie mów, że nie wiesz, co się tam działo. Wiem, co widziałem. Trafiłeś na pole bitwy i oberwałeś to wszystko. Musiałem wyciągnąć przede wszystkim moich ludzi. Walczyliśmy też o ciebie, ale Mosley okazał się lepszy, niż sądziliśmy. Jakich ludzi? Kogo? Między innymi Brigitte. Netwatch trzymał ją tam wymrożoną w sieci. Więc cała ta akcja była w twoim własnym zasranym interesie, skoro masz do niej sprawę. Ja pierdolę. Szkoda, że tego wszystkiego nie wiedziałem, kiedy mnie tam wysyłałeś. Asie, musimy zejść na dół. To jeszcze nie koniec. Netwatch tu wróci. Chyba nie chcesz zabrać go ze sobą do krypty. To zwykły ranion. Widziałaś jego skany? Widziałam. Soti konia. Fetutmun soti. Czyli to ty jesteś Brigitte. Niełatwo cię znaleźć. Podobno masz coś dla mnie. A, czyli wiesz o biochipie. Musimy sprawdzić, w jakim jest stanie. Ile się dowiedziałaś z moich skanów? Na pewno więcej niż Placid. Rozpoznałaś biochip, bo to ty szukałaś go wcześniej. Zbadamy cię. Skoro przeżyłeś w GIM, to na pewno kosztem konstruktu. Chcesz mi grzebać w głowie? Nie bardzo mi to leży, bo mam teraz tak jakby kryzys zaufania. Trafiłeś do nas w złym momencie. To mają być przeprosiny? Na przeprosiny dostaniesz coś ekstra, kiedy już ustalimy, ile chcesz za sam biochip. O ile jest w dobrym stanie. Biochip nie jest na sprzedaż. I nie możecie mi go odebrać siłą. Był w kiepskim stanie jeszcze zanim trafiłem do GIM. Nie działa? Aż tak źle nie jest. Ale na razie nie znalazłem nikogo, kto byłby w stanie bezpiecznie go usunąć. Skoro to wy zleciliście kradzież konstruktu, zakładam, że możecie mi pomóc. Skąd to wszystko wiesz? I jak do nas trafiłeś? Dobra, możecie mi pomóc, czy nie? Możemy, oczywiście. Ale nie tutaj. Teraz zejdziemy do krypty. Tam udostępnisz nam biochip. Jak już pobierzemy dane, to zobaczymy, co możemy dla ciebie zrobić. Okej, możemy iść. Będzie się działo. Widać, że kochacie to miejsce. Ale jakoś nie wyglądacie mi na religijnych. Mimo wszystko. Bogów zostawiliśmy na Haiti. Teraz sami załatwiamy swoje sprawy. Tędy. Jakim cudem Placid nie wiedział nic o biochipie? Nie rozpoznał go na skanach. Niewielu naszych wiedziało o akcji w Konpeki. A Placid jest od prostych rzeczy. Gdzie idziemy? Zobaczysz. No kurczę, prowadzi nas... dosyć obskurne miejsce. Samo dojście tutaj jest. Kurczę, z nami jest coraz gorzej, więc... Agent Netwatchu nie zorientował się, że masz biochip?
Nie dałem mu okazji. Dobrze, to by skomplikowało nasze sprawy. To dawny tunel metra. Nie, to część międzykontynentalnej sieci maglewu. Kiedyś łączyła wszystkie stany. Po wojnie rozpadła się tak samo jak sieć. Ville Courant. Tout le bagage paraît. Nous qu'a commencé. Bon. Wprowadzimy cię w cyberprzestrzeń. To najlepsze środowisko do interakcji z siecią konstruktu. Chwila. Najpierw chcę wiedzieć, po co wam Johnny. Chcemy skontaktować się z Alt Cunningham. Wiemy, że była związana z Silverhand. Alt? Relik, który trzymała u siebie Arasaka. To nasz jedyny trop. Alt Cunningham. Słyszałem o niej. O! Niby gdzie. W jaki sposób chcecie skontaktować się z Alt? Spróbujemy wyodrębnić unikalny fragment engramu Silverhanda zapisanego na biochipie. Alt na pewno go rozpozna. I jeśli po tylu latach spędzonych za Blackwallem zostało w niej coś ludzkiego, odpowie. Zaraz, nie było mowy o tym, że planujecie się przebić przez Blackwall. To teraz już wiesz. Tutaj. Connection stop. No kurczę. Okej. Co teraz? Johnny? Paris plongé. Gdzie jesteśmy? To nasz BBS, forteca danych. Pomost do głębokiej sieci. To co teraz? Możemy zaczynać. Wszystko jest gotowe. Żeby pobrać fragment konstruktu, wzmocniliśmy twoje połączenie z siecią neuralną Silverhanda. Musimy znaleźć dane, które odnoszą się bezpośrednio do Alt. To powinno potrwać. Brigitte? Co jest? To znowu ta scena. Wlejesz benzyną i podpalisz? Silverhead! Nazywam się Agakota. Jeśli będziesz szukać zleceń, znajdziesz je u mnie. To nie jest twój zespół. Dzięki za informację. I pamiętaj, tutaj jest inaczej niż w mieście.
Uważaj na siebie. Wszystkich nas pociągniesz. Ale tylko ja mam jakiś pomysł na ten zespół. A jeśli nie masz lepszego, to się po prostu odpierdol. Kurwa. Koncert? Czy Kerry? A? Mówiłaś, że nie przyjdziesz. Zmieniłam zdanie. Jesteś strasznie nabuzowany. Szkoda, że nic z tego nie będzie. Zawsze musisz wszystko spierdolić. Każdy kurwa dobry moment. Twój moment, chcesz powiedzieć. Czasami straszny z ciebie skurwielczony, wiesz? I co? Nagle przestało ci się podobać. Tak cię to zaskoczyło. Chyba kurwa wiedziałaś, na co się pisze. Wiesz co, Johnny? Naprawdę nie miałabym problemu z tym, gdybyś był narcystycznym, charyzmatycznym sukinsynem z własną wizją. Ale? Ale to fikcja! Tak jak ten koncert, jak cały samuraj. Nie jesteś rockerboyem, Johnny. Równie dobrze mógłbyś stać na ulicy, jak te naćpane oszołomy i krzyczeć śmierć Arasace. Wydaje ci się, że mnie rozgryzłaś. Wydaje mi się, że dobrze wiesz, o czym mówię, ale sam przed sobą też udajesz. Udawanie akurat wychodzi ci zajebiście. Wydaje mi się, że skończyliśmy, więc możesz wypierdalać. Wydawało mi się... Że było coś więcej, że jesteś ze mną na tyle blisko, żeby mi truć dupę. No to ci się tylko zdawało. Dokąd idziesz? Jestem umówiona. Silverhead! Halt! Daruj sobie. I'm looking out for action. Jutro też gramy. Możesz wpaść. Chodźmy stąd. Johnny, może napijesz się z nami? Spierdalaj. Ale jest ostry, co? Powstaj! Na tym się... O kurczę.
Nieźle cię załatwili, co? No proszę, budzimy się. Kopę lat, Johnny. Ile to już? 2 tygodnie, odkąd ostatnio cię składałem? Co z Alt? Z kim? Dziewczyna, która ze mną była. Przywiózł ciebie i tylko ciebie. Kurwa, zabrali ją. Nikt nic nie widział? Jego pytaj. Mówi, że nazywa się Thompson. To byłeś ty, tam w Watson? Musimy pogadać. No dobra, jakoś to się trzyma. Spróbuj się oszczędzać, chociaż kilka godzin, potem szwy powinny już trzymać. Aha. Johnny? A chuj tam, i tak mnie nie posłuchasz. Ile widziałeś? Tyle co ty. Chodziło im o nią. Ty po prostu byłeś w domu. A ty stałeś sobie i patrzyłeś na to wszystko jak ostatni chuj. Gdybym się wtrącił, rozwaliliby nas obu. Widziałeś, jaki ten gość miał refleks? Taki tech nie leży na ulicy. Czego chcesz? Szukasz materiału. Dlatego zgarnąłeś mnie z ulicy. Miałem materiał, ale ktoś go wepchnął do furgonetki i odjechał. Zamierzasz coś z tym zrobić? To chyba twoja dziewczyna, co? Alt nie ma z tym nic wspólnego. Porwali ją, bo chcieli się dobrać do mnie. Ty w ogóle wiesz, że ona jest jedną z najlepszych netrunnerek na rynku? A teraz chcę jej Arasaka. To była zwykła międzykorporacyjna ekstrakcja. Okej, to czego od niej chcą? Kojarzysz SI, które nazywają Soul Killerem? Nawet jak na miejską legendę, to strasznie chujowa nazwa. Soul Killer naprawdę istnieje, a Arasaka właśnie zakontraktowała netrunnerkę, która napisała ten program. Teraz będą mogli użyć Soul Killera dla własnych celów. Potrafisz to sobie wyobrazić? Arasaka będzie... Kurwa, ale bzdury, chodźmy. Okej, to jak to wyjaśnisz? To jest bardzo proste. Arasaka chciała mnie sprowokować i udało im się. No dobrze, moi kochani, na dzisiaj będzie to koniec z mojej strony. Oczywiście jak najbardziej zachęcam Was do zostawienia łapeczki w górę oraz komentarza pod filmem. Nie zapomnijcie również o subskrypcji kanału, żeby być na bieżąco ze wszystkimi odcinkami. I tym samym do zobaczenia już niedługo. Cześć!